Władze Nowego Jorku obawiają się, że w zamachu na World Trade Center mogły zginąć tysiące osób. Szef nowojorskiej policji Howard Safir oświadczył, że trzeba się przygotować, cytuję, na straszliwe straty w ludziach. Dokładnie 12 minut przed 15, czyli w Nowym Jorku 9 rano, w jedną z wież World Trade Center, najwyższego budynku w Nowym Jorku, uderzył samolot. Cały czas tłukło, ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie tłukło. Taki... I tak bez przerwy. Podjąłem decyzję o tym, żeby osobie, która pomoże złapać sprawcę tego zdarzenia, wypłacić specjalną nagrodę. Chciałem powiedzieć, że będzie to nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych. To jest akt terroru wobec państwa, dlatego że celem tych ataków jest zniechęcenie do szczepień. Pani, ja tako staro jeszcze muszę łapatować. Płakać mi się chce. Całe lato drabloj, a całą zimę łapatę w gości trzymuj. Minister obiecuje, że wszyscy pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Postępowania prokuratorskie, które dotyczą gruźb wysyłanych pod adresem medyków, będą pod specjalnym nadzorem. Powstanie zespół monitorujący hejt i fake newsy w internecie. Nie deklarujemy jako Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, że będziemy podejmować działania mające na celu bieżący monitoring sieci pod kątem właśnie chociażby wykrywania takich aktów przemocy słownej i zachęcania do przemocy. Nie będzie żadnej tolerancji i będziemy z całą determinacją ścigać wszystkie przypadki. Jeszcze nam kazują chłodniki łatki dawać, się wykształciły za nas pieniądze, a teraz jeszcze nam starym dziadom kazują chłodniki łatki dawać, zamiast łoni mają tu robić. Idzie straż miejską. Mandat! Jak możesz przekonać antyszczepionkowców do tego, aby szczepili swoje dzieci? Na pewno przedstawić im fakty, informacje a propos tego, ile ludzi zostało uratowanych od śmierci właśnie przez szczepionki. Szkoła podstawowa nr 64 we Wrocławiu przy ulicy Wojszyckiej uczy się 640 uczniów. 300 ma ponad 12 lat i już może skorzystać ze szczepień. Dla dyrekcji szkoły to ważny moment. Bardzo przeszliśmy ciężką sytuację covidową. Już od października zawieszałam zajęcia, zawiesiłam jeszcze w momencie dla całej szkoły. Chorowali uczniowie, chorowali nauczyciele i bardzo bym nie chciała powtórki w przyszłym roku. Chciałabym, żeby było normalnie. Uczniowie też tak myślą. Dzięki temu wrócimy do szkół, tak stacjonarnie. W przyszłym roku zdajemy egzamin, więc tym bardziej lepiej by było, żebyśmy wrócili do tej szkoły. O dziwo, w Polsce nie ma ani odczynów poszczepiennych, zielona wyspa. Po prostu nie ma zgonów, nie ma odczynów poszczepiennych, wszyscy szczęśliwi. Sprowadzamy zaniechane gdzie indziej szczepienia z innych krajów, szczepionki, z Johnson & Johnson, AstraZeneca i tak dalej. Inni odmawiają albo ograniczają grupy wiekowe, a u nas się wszystko przyjmuje i zmusza ludzi jeszcze siłą po prostu do wyszczepiania, a obecnie młodzież szkolną, dzieci. Uczniowie też tak myślą. I tak bez przerwy. I uważam, że jest to potrzebne jak najbardziej. Nie miałam żadnych wątpliwości. Dla mnie ważniejsze jest to, żeby móc normalnie zacząć żyć, niż martwić się o to, co w tej szczepionce jest. Bo jeżeli działa na innych ludzi, to czemu miałaby nie zadziałać na mnie? Jak powiedziałaś, ponad 50 tysięcy ludzi pracuje w tych budynkach, są tam setki biznesów z 50 krajów, w tym także z Polski. Wstępne raporty mówią, że w obu budynkach w momencie wybuchu eksplozji około 8.45 znajdowało się tam około 10 tysięcy ludzi. Dokładnie 12 minut przed 15, czyli w Nowym Jorku 9 rano. 12 godzin po pożarze policja opublikowała zdjęcia z miejskiego monitoringu. Była 1:30 w nocy, kiedy... Dokładnie 12 minut przed 15, czyli w Nowym Jorku 9 rano. 12 godzin po pożarze policja opublikowała zdjęcia z miejskiego monitoringu. Była 1:30 w nocy, kiedy... To jest akt terroru wobec państwa, dlatego że celem tych ataków jest zniechęcenie do szczepień. Bogu, a ty dalej ze sznura dzwonisz? Bogu? Tak, ze sznura dzwonię. Ty, a Bogu, a zrobił taki teścik, ale nie bój się, nic żadne tam, Bogu, ty, a puść sznur. Co? Puść sznur. I co, dalej mnie słyszysz?
cud! Nie cud, tylko XXI wiek.